Chciałeś mi coś powiedzieć. Avonach oszukał nas obu. Napuścił nas na siebie i zabrał Cyrillę. Nie wierzę ci. Myślałam, że ty wiesz. Wiem tylko tyle, że Avalach mógł nas zdradzić. Co jest? Idzie Storm? Geralt, patrz! Przynajmniej wiemy, gdzie szukać. Chodź za mną i miej się na baczności. Skupmy się lepiej na Ciri. Czego Avalach od nich chce? Pewnie tego, co Eredin. Zamierza jej użyć do otwarcia bram między światami. Zaraza. Trzęsienie ziemi? Musimy witam. Się spieszyć. Witam tutaj, Darkuszow. Teraz mogę rozmawiać już w miarę. Widać, co się dzieje. Szpowiednie i tliny. Kto by pomyślał, żeby Avalach miał do tego doprowadzić, co? A teraz biegniemy, żeby nie dostać nie wiadomo czego. Jezu, co tu się dzieje? Co tam jest właściwie takiego? Wygląda jak druga ziemia trochę. Ja już sobie tam wygląda jak... woda i same chmury. Na konie? Właśnie konie. Co tam jest? Jak w balladach. To nie Ragnarok. Jeszcze nie. Koniec jasnego pierwszego. Co się będzie działo dalej? Nie wiem, Geralt. I nie chcę się dowiedzieć. Nie mówiłem chyba, ale w sensie chciałem powiedzieć, że to jest to wieża, którą można było zobaczyć nad przejściem do Wyspy Mgieł. Swoją drogą bardzo podobna już... Co ich dopadło? Białe zimno! O. Kurde, co tu się dzieje? Zaraza! Zasypie nas! Czekaj! Gwary stawę! Nie wchodź tu. Trzymaj się blisko mnie. Jezu, Geralt. Jakimś cudem mi się potiony odnowiły. Ciekawe. O, tu też. Bardzo, bardzo miło. W takim razie biały miód też. A, to mogłem najpierw
wziąć z Wiwerny. Odwar. Oho. Halo. Nie no, fajnie. Red i red. Czas końca. Ładuj się. I giganci staną przeciw sobie. To nie Ragnarok, jeszcze nie. Koniunkcja swego dzieci. Co się będzie działo dalej? Nie wiem, Geralt. Nie chcę się dowiedzieć. Oho, kolei. Musimy się spieszyć, Geralt. Ramy między światami otwierają się coraz szerzej. Trzęsie się coraz bardziej. Mało czasu. Jedź. O. Fajnie. Dobra, już sobie dobiegnę. Musi... Fajnie w ogóle, tutaj nie ma po prostu nic. Praktycznie nic, chlebek jakiś, to jest super po prostu. Jezu, te ogary są blokiem. Jezu, biegamy szybciej. W ogóle coś tam chciałem wcześniej powiedzieć, chodziło mi o to, że ta wieża tutaj po prostu wygląda bardzo podobnie do tej z jedynki. A przynajmniej bardzo mi się kojarzy. Tutaj pod koniec również, nie? Zgaduję, że to jest faktycznie już koniec. Odgrodził wieżę magiczną barierą. Potrafisz ją złamać? Złamać? Nie. Co najwyżej zrobię w niej wyrwę. Ale tylko na chwilę, bo nie sposób. Do sedna je. Wejdziemy oboje? Nie. Musisz iść sam. Wrócę do ciebie z Ciri. Wiem. Ale emocje, kurde, Geralt. Agoret! Irgan Agoret! Ale teraz, Geralt! Więcej mimiki. Nic mi nie jest. Idź już. I przekaż Avalochowi moje serdeczne pozdrowienie. Co ci odwaliło, Avaloch? Jak mogło mi się to odnowić? Co ja mam teraz zrobić? Mogę chodzić już tego potka? Nie mam już tego pota. Świetnie. I
nic nie mam prawie, że na tą walkę. Geralt, szkoda. Miałem nadzieję, że nie będziesz musiał tego oglądać. Gdzie Ciri? Niedaleko. Posłuchaj. Zamknij się. Dość się nasłuchałem twojego pieprzenia. Wyciągaj broń i miejmy to za sobą. Myślisz, że wciągniesz mnie w jakąś pułapkę, to się mylisz. Raz ci już zaufałem, drugi raz nie popełnię tego błędu. Nie jestem twoim wrogiem. Ja tylko pomagam Ciri. Niby jak? Nie uwierzę ci. Nie po tym wszystkim. A mnie? Co? Co za wrota? Avalach mówi prawdę. Poprosiłam go, żeby pomógł mi otworzyć wieżę. Chcę do niej wejść. Po cholerę masz tam iść. Dziki Gon został zbity. Ale nie białe zimno. Przepowiednie mówią prawdę. Widziałam światy skute przez lód. Widziałam, co was czeka. Tylko starsza krew może zatrzymać białe zimno. Musisz się poświęcać. Mylisz się. Białe zimno w końcu nadejdzie i światy zamarzną jeden po drugim. A wszelkie życie zginie. Tylko ja mogę powstrzymać zagładę. Długo o tym myślałam i już podjęłam decyzję. Musi być jakieś inne rozwiązanie. Co ty wiesz o ratowaniu świata, głuptasie? Jesteś tylko wiedźminem. To już troszkę zrobiłem. Na przykład w pierwszej części. To moja historia, nie twoja. Pozwól mi ją zakończyć. Nie rób mi tego. Proszę. Nie teraz. Geralt, wierz mi. Chciałabym pojechać z tobą do jakiejś karczmy, napić się grzańca i wysuszyć buty. Ale nie mogę. Muszę spróbować. Ze względu na ciebie, Yentris, wszystkich. Trzymaj kciuki. Czym jest to właściwie białe zimno? O, to fajnie, fajnie się powtórzyło.
Świetne porady. Oho. Proszę za mną. Przeklęci łowcy! Panie kapitanie! Co te biedne elfy im zawiniły? Raportuj. Czwarty szwadron KT i cała dywizja Frunzbech. Nie zapomnę. Znaczy tego. Generał Worchis już je. Coś się kończy, coś się zaczęło. To już znowu chyba... Jeśli się nie mylę, to trzeci raz nazwa takiej misji. Chyba w pierwszej i drugiej części właśnie tak samo było. A co najmniej w pierwszej. Nie jestem pewien. Redańczycy zaraz tu będą. Najjaśniejszy pan oczekuje. Aj nie, ja mam ciekawsze rzeczy do roboty. Ciri nie żyje. Jak to się stało? Znasz przepowiednie o białym zimnie. Ciri próbowała zapobiec zagładzie świata. I udało się. Ale zapłaciła najwyższą cenę. Gdzie ciało? Nie sądzę, aby kiedykolwiek udało się je odnaleźć. Kto jeszcze wie? Avalach. Elfi wiedzący. Ale raczej go nie znajdziesz. A Yennefer? Postanowiła zostać na północy, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie mam. A co z tobą? Ktoś na mnie czeka. Triss Marigold? Nie bój się, nie zamierzam jej ścigać. Czy Cyrilla mówiła coś? Chciała mi coś przekazać. Nie rozmawialiśmy o tobie. Rozumiem. Jeśli to wszystko, pójdę już. Nie wszystko, ale możesz odejść. Wiedźminie, nie chcę was, nie chcę cię więcej widzieć. Potrzebujecie pomocy z tym wozem? Nie, nie. To nie nasz, tylko... no... zdobyczny, że tak powiem. Ludziska porzucili dobytek w pośpiechu i tak trochę szkoda, żeby Redańczycy rozszabrowali. Znowu idą zmiany. Myśmy już przywykli. Czarni odeszli, teraz przyjdą łowcy czarownic, a życie toczy się dalej. Trzeba chwytać dzień. Prawda. Bierzmy się tedy do roboty, zanim noc nas zaskoczy. Na pewno nie potrzebujecie pomocy? Damy sobie radę. A wam dokąd droga? Pewnikiem do karczmy. Tak, ale najpierw muszę się z nim spotkać. W dawnym obozie Nilfgaardzkim. Bywajcie. Ruszę!
Jesteśmy. Tutaj. Co jest? Wiecie. A, czyli ten obóz, okej. Mistrzu Ord! Coś go musiało zatrzymać. Spóźniliście się. Wojacy. Blokują trakty, wiem. Nie szkodzi. Macie o co prosiłem? Wszystko zgodnie z umową. Długość klingi 38,5 cala, waga poniżej 40 uncji, trzpień z syderytowej stali okuty srebrem. Glify i znaki runiczne na jelcu i całej długości klingi. O kurde, no to konkret. Piękny. Pracuję w tym fachu od 30 lat. Na moje wyroby stać tylko najlepszych fechmistrzów i szermierzy. I ręczę, że lepszej broni nie ma i nie miał jeszcze żaden wiedźmy. Znam waszą renomę, mistrzu Ord, i nie wątpię. Do tego, jak chcieliście, inskrypcja. O Jezu, to było... Zirael. Jaskółka. Runy w starszej mowie klasycznej. Bez stylizacji, precyzyjne i oszczędne. Mogę? Jest wasz. Jeśli chcecie wypróbować, kazałem wstawić pachołką kukłę treningową. Oto wasza zapłata. Zgodnie z umową, tylko kamienie szlachetne. Jeśli szukacie zleceń, to słyszałem o strzyze w lesie mariborskim. Dzięki, muszę jeszcze wpaść do karczmy, a później kto wie. Powodzenia na szlaku wiedźminie. Czy ja mam ten miecz? Co z tym mieczem? Nie wiem, co z tym mieczem, że nie ma nic obrażeń tego. No faktycznie idealnie wygląda jak replika miecza Boże, Ciri. Ciekawe, czy faktycznie coś zadaje w takim razie. Teraz, bo co jeszcze jest znak? Tu się mam oddać. Zaraz, skoro jestem w białym sadzie, czy ja właśnie nie idę do początkowego... O kurde. No tak, początkowa
lokację praktycznie. No może nie aż tak, no ale nadal. Załatwione? Tak. Uwierzył ci? Nie mam pojęcia. Poza tego kuroliszka. Im mamy nowe zlecenie. Kiepsko płacą, ale chyba i tak warto. Widzę, że nie próżnowałaś. Jest twój. Wiedźmiński miecz. Jaskółka. Wow. Cudo. Mogę? Lepiej nie tutaj. Niedługo będziesz miała dość okazji, Wiedźminko. Trzeba go wypróbować. O kurde. Hadowit miał wiele wad. Był okrutny, porywczy, chorobliwy. Ale nie można mu było odmówić taktycznego geniuszu. Dysponując znacznie mniejszymi siłami, pokonał najeźdźcę z południa. Redański orzeł wziął pod swoje skrzydła całą. Włącznie z Nilfgaardem. Po zwycięskiej wojnie z Nilfgaardem przyszła pora na dokończenie łowów na czarownicę. Tak jak wcześniej w Nowigradzie, teraz stosy zapłynęły w zajętych przez Radowida Temerii i Eni. W ramach odnowy moralnej zamordowano tysiące prostych czarowników i znakomych, nie ludzi, rzekomych heretyków. Wolność pod darem Radowida dla wielu okazała się gorsza. Tak długo, jak jego wojska odnosiły zwycięstwa, Temchyr cieszył się bezgranicznym wręcz posłuszeństwem poddanych. Gdy jednak upokarzające porażki odarły z nim lojalności, ukryta do tej pory opozycja przystąpiła do ataku. Cesarz, który tańczył na kurhanach wrogów, został złożony w grobie przez własnych poddanych. Aż mi go szkoda trochę. Podczas gdy kontynent wykrwawiały wojny, Skellige pod rządami Cerys przeżywało rozkwit. W przeciwieństwie bowiem do swoich poprzedników, młoda królowa zamiast na łupieniu cudzych ziem skupiła się na dbaniu o własne włości. Dzięki temu wyspiarski naród znacznie się wzbogacił, ale stracił też przy tym swój dawny pazur. Cyrilla Fiona Elenriana, dziedziczka nilfgaardzkiego tronu, wybrała życie na wiedźmińskim szlaku. Geralt nauczył ją wszystkiego, co sam umiał, a potem każde ruszyło w swoją stronę. Wkrótce potem, o wyczynach popielatowłosej wiedźminki, głośno było od Jarówi po góry Kowiru. Geralt, choć ciężko w to uwierzyć, wreszcie zapuścił korzenie w dalekim Kowirze. Razem z Trist stworzyli tam ciepły dom, w którym zawsze pachniało świeżo upieczonym ciastem, a goście byli mile widziani, niezależnie od dnia czy godziny. Wiedźmin brał jeszcze czasem jakieś zlecenie, z przyzwyczajenia raczej niż potrzeby. Jako królewska doradczyni, Triss zarabiała istną flotę. O kurde. Co by tu powiedzieć, cholera? Koniec. Jezu, ale to jest genialny ten soundtrack. Po prostu... Co?
co mogę powiedzieć? Masterpiece? Arcydzieło? Nie. No, historia oddana została na medal. Nie, po prostu nie jestem w stanie dostrzec jakichś po prostu tutaj... nic, po prostu. Wszystko na 10, 11, 12. Kurde. Dalej mówiąc... co do zakończenia, wydaje mi się, że popełniłem mniejszy błąd. Mogłem po prostu zabić jeszcze tego. Króla Redanii, czyli... Boże, już teraz zapomniałem jego imię, fajnie. Radowida. O. Tak zwanego Srogiego. No bo jednak czemu mieliby nie ludzie umierać, prawda? I czarownicy i tak dalej. To jest po prostu rzecz, która chyba... tego mogę żałować, że nie zrobiłem. Nie wiem, co by się stało faktycznie, jakby się historia potoczyła, gdybym to tego dokonał. Ale w tamtym momencie, jak po prostu nie podjąłem się z możliwości... bo była taka możliwość zabicia, jako dodatkowa misja... Radowida, tak? Zamach na niego z Vernonem i Dijkstrom. No ale po prostu nie chciałem się podejmować tego, no bo nie mieszać się tak bardzo do polityki, tak? Już dużo zrobiłem, ale w tamtej chwili jakoś nie chciałem po prostu. No, zdawało mi się, że tak będzie lepiej. Coś jeszcze mogę tutaj dodać. Gameplay, nie ujmując fabuły, gameplay był taki, no... no trochę wad jednak było, no... nie można na pewno temu 10 dać. Zastanawiam się właściwie. No, między 8 a 9 tak naprawdę się zastanawiam, bo niektóre na przykład... niektóre po prostu rzeczy były brudnie, ale chyba dam oficjalnie 9, no nie będę aż tak przesadzał. Tak mi się wydaje jeszcze, że... co do tego w ogóle, że Ciri przeżyła, tak? To jest takie po prostu wesołe zakończenie, nie? Ja już takie tego typu widziałem i to kilka razy. W ogóle czymkolwiek innych. W jakichkolwiek innych rzeczach, nie tylko w grach. No i co? Czy to jest dobrze? Po części nigdy nie zawsze nienawidziłem. Znaczy, nienawidziłem. No nie było, no było smutne po prostu, jak na przykład taka główna postać umiera. Ale w tym, ale ostatnio to po prostu coraz częściej mi to irytuje, że po prostu właśnie taka postać przeżyje. Jest tak, no. Co do tego, że w ogóle, co tam było mówione. Emery, rozumiem, że został zabity przez to wszystko. Geralt poszedł z Triss, tak? No, faktem jest, szkoda Yennefer, no ale... nie da się poradzić nic na to, jaka była, i po części... są to, pewnie są tacy po prostu... co powiedzą... trzeba było ją zaakceptować. Ale...
zaakceptować, cholera. Wybierałem mniej więcej pod siebie i... pod siebie i Geralta, tak pomiędzy. Chciałem też po części w wielu wyborach, jakie wykonywałem, iść drogą mimo wszystko tą wiedźmińską, stać się neutralnym, tak? Co dalej? Według tego jeszcze tam Ciri poszła swoją drogą, prawda? To jest takie ogólnie... Jeszcze bym się zastanawiał, czy jakiejś małej kontynuacji tego nie będzie, ale chyba nie bardzo. To po prostu tyle bzdur można by nam wymyślać. Ogólnie. No bo macie Ciri teraz, ona jest niby znana od Jarugę, jak tam było powiedziane, po Kovir. I co? Nic z tego sobie nie będą robiły na pewno czarodziejki z loży. Nic a nic. Mogłoby być to jakoś wyjaśnione, ale... A. Cóż. Ciri wiadomo, wiadomo, że nie chce po prostu do tego, do loży i tak dalej, i tak dalej. Ale prędzej czy później po prostu pewnie się dowiedzą. Ta Filipa na przykład coś będzie chciała z tym zrobić i to, no cóż, może się różnie skończyć. Ale no cóż. Czy coś jeszcze jest do ujęcia? Ja się zastanawiam. A ogół gry? Jak można by ocenić? Niestety nie można oficjalnie oceniać 9,5 albo coś takiego. Gameplay, jak mówiłem, był 9. Fabuła jest na 10. Soundtrack jest... Też się tutaj mógłbym zastanowić, czy na 9, czy na 10, bo... Chociaż nie, dobra, na 10. Jest genialny mimo wszystko. Tak, za dużo mi się po prostu tych podobało, a reszta nie, nie było chyba zresztą takiego, które mi się nie spodobał, a wszystkie po prostu były klimatyczne. Wydaje mi się, że na razie to chyba wszystko. Czy można naliczyć na kontynuację tego? Szczerze wątpię. Mogłoby się już te napisy skończyć po części, bo nie mam za bardzo o czym gadać. Film duży. Znaczy, mógłbym pominąć, tak? Tylko, że... Też nie chciałbym pominąć przypadkiem jakiegoś... kontentu dodatkowego. Ja już zgaduję, że już jak było powiedziane... Ciri tam Geralt wyruszyli swoimi drogami, czyli Geralt został z Triss, a Ciri po prostu tam sobie robi co chce, jako wiedźminka. No dobra. Zgoduję, że można pominąć to akurat. Skermany, tak? Ej, ale w ogóle jest tu ktoś? No skoro... No właśnie, już nie ma dostępnej głównej fabuły. No jakby ktoś był zainteresowany, no to sobie jeszcze coś po...
porobić. Nawet nie udało mi się osiągnąć 37 levela. To bardzo dobrą zbroję zresztą. Czy tam topór, czy tam miecz, czy coś. Niestety nie znajdzie. Oprócz wspomnień, te wspomnień. No stan jest cóż, sprzed. Ale cóż, nie da się tutaj dostać, rozumiem, do Kobiru. Jakkolwiek, do Triss czy cokolwiek, nie wiem. Da się może? To było ciekawe. Spodziewałem się na samym początku, że tu będzie więcej mimo wszystko rzeczy. No więcej po prostu lokacji, gdzie będzie można pójść, tak? No to cóż. Przy tych pięknych widokach, bo dla mnie są naprawdę bardzo ładne. Dziękuję komukolwiek za obejrzenie tego gameplaya. Zobaczenia.